Dzisiejszy odcinek rozpoczynamy w składnicy Helprol. Witamy Was serdecznie. Tomek mówił, że chce pokazać Wam asortyment tej kos. Tomasz jako czołowy pracownik tutaj tego zakładu i szukamy właśnie kosy, bo najpierw szukaliśmy żyletek, nitów i w ogóle wszystkiego. I wpadliśmy, znaczy to Łukasz wpadł na pomysł, że za to wszystko naprawę, to już jest połowa kosy, nie? No, że to nie ma sensu w ogóle naprawiać, skoro są kosy na miejscu. Gotowe, nie? I trzeba wymienić całą kosę, a to są żniwa też, to tylko teraz tak, tu są dwa rodzaje kosy, to jest ile? 2,60, więc nie wiem, czy to czasem nie będzie, ja nie wiem, ile dokładnie ma header. Albo wziąć 3-metrową. 3-metrową i najwyżej o skrócić, nie? To wiesz co, ja mam jeszcze przyczepką, pakujemy obie i zobaczymy. Mateusza? I co, po dupie leci, nie? Taki zapierdziel, trochę pogody się zrobiło. No, dobra, to co, bierzemy te dwie kosy i tego, najwyżej jedną zwrócę. No dobra. Nie? To kładziemy na... Czekaj, to jest to? Żydówką, nie? To jest 2,60, nie? Jo, 2,60 i 3-metrową, nie? Dobra, to zobaczymy. Dobra. O! Tomasz! Nie szalej. Dobra, tu jest druga. Dobra, co mamy? Ty, akcja żniwa. Równie w Bangkoku. Ty, ciekawe, które to będzie. Dużo się nie różni. No kawałek ją, nie? No. Jo. 4, no 5 żyletek, nie? Jo, a ja wyjmę tą starą kosę i zobaczymy, co to będzie, nie? Siatkę mam zapakowane, bo po siatkę też nie, przyjechałem właśnie. Po siatkę musimy iść. No dobra, na razie to leży, idziemy po siatkę wtedy. To dawaj, szybciutko idziemy. Tego. O. Tak więc tutaj właśnie chłopaki mówili, że dużo właśnie. Dużo właśnie ludzi po tym filmie. Sznurek ten jeden bez alin, nie? Siatkę ty chciałeś? No, siatkę, sorry, siatkę. Tak więc jest asortyment duży. Tomasz, ja bym ci pomógł, ale ty tak ładnie idziesz. To w takie ciężkie nie jest. O, już daj na... A tu wałki już kiedyś pokazywałem, także jeżeli jakakolwiek się wam awaria stanie, to tu macie cały asortyment. I chyba będę co jakiś czas właśnie robił takie odcinki sezonowe, po to, aby wam pokazać, że możecie tu różne rzeczy zdobyć, bo fajnie, że można komuś pomóc. Bo tak jak Łukasz mówił, że dużo, dużo ludzi się zgłaszało właśnie po te części. Tak, no, bo tam, kurde, pięknie. To jest składnica numer uno. Łukasz, chcesz jeszcze coś powiedzieć? Bo mam już wszystko znalezione. Biorę na razie dwie kosy, bo nie wiem dokładnie jaki jest wymiar. A wyżej dłuższą i na wyżej sobie. No więc właśnie, wyjąłem dłuższą i nie wiem, bo tam jest ta 2,60, ja nie wiem ile ten, nie? Będziesz miał na wyżej zapasowe nożyki. Jo, ale ty, słuchaj, ale jaka śmiech cena, nie? Ta krótsza kosa, 310 zł. A te części same by kosztowały chyba już koło 100. To ja mówię, lepiej kosę wziąć i... I jest z głowy. I będziesz przynajmniej wiedzieć, że jedziesz. Tak. Ale to zobacz, teraz dosłownie wymiana kosy to jest 10 minut i jadę dalej, nie? No tak. A zanim ja to zanituję, wszystko to jest wieczór, nie? Nie ma co się tam bawić, kurde, z nożykami teraz. Jo. Nie ma czasu, trzeba jechać, póki jest pogoda. Kasi. Jo. Także idziemy do sklepu tutaj, na, do kasy płacić i... O, widzisz, tu klienta już czeka. Się zrobiło właśnie luźno, bo przed chwilą to jeszcze było full. Także jedziemy dalej. Kosa już mniej więcej przymierzona, tylko tak o, na długość. I prawdopodobnie będzie to ta krótsza, będzie pasować tutaj bez problemu. Ja odpalam maszynę, tu trzeba wszystko powyczyścić, bo widzieliście co tu było, co chwilę się nagarniało. I teraz tak, zamieniam kosę, smaruję główkę kosy i będziemy powoli startować w pole i zobaczymy. Dzisiaj chyba tylko jeden zbiornik się ukosi i na dziś powinno to wystarczyć. Także ja odpalam maszynę i bierzemy się do wymiany. Najpierw hebelek, piwko zero sobie wzięte, o, żeby i jakiś tu jakiś sikacz, tak aby nie zaschło w gardle. Kontrolki nie działają, a czemu? Znowu upaliło bezpiecznik. No jak, upalony. Nie wiem co się dzieje, a działa start? Działa. Jest na luzie? Jest na luzie.
Nie wiem, co się dzieje, ale za wesoło nie jest. Będę musiał do tego zobaczyć. Wow! Podniesiemy pedał. Wystarczy. I gasimy grzmota. Jeszcze paliwko trzeba zalać. I będzie wtedy git. To nie to. To jest to. O! To była jednak bardzo dobra decyzja, żeby całą kosę wymienić, bo jak widzicie, te dwie żyletki wyłamane, a reszta jest bardzo tak wypracowana, że już, o, powyszczerbiane, tu już łyse, tak więc nie było najmniejszego sensu jej regenerować. No jeszcze niektóre oryginalne żyletki są, klas. Może kiedyś wymienię wszystkie żyletki, tak żeby była w zapasie, a tą zamontuję. Po zamontowaniu wszystko trzeba będzie przesmarować. Dosłownie demontaż i montaż to są 3 minuty. Także idzie to całkiem sprawnie. O, zobaczcie, jak to jest wszystko wyeksploatowane. Dobra, ja otwieram tą kosę i będziemy montować. Dobra, tu. A, dobra, na razie tutaj ląduje. Piękna kosa. Teraz jestem ciekaw, jak z drugiej strony, ale zobaczcie, jakie żyletki. Wow, to będzie samo ciało. Tylko jeszcze chyba przed wyczyszczę tu środek. To na razie na ziemię. To wszystko tu powygarniam. Zobaczcie, co tu jest. Co tu jest? Tą ziemię tu, słomę tam. O. Wszystką ziemię na dwór. O. To by się przydało tu wydmuchać teraz. O. Sama ziemia. Co chwilę nadzierało, ale też mogło to ta kosa nie docinać i ona wyrywała wtedy z korzeniami ten jęczmień i dlatego to mogło się też napychać, bo w Internationalu nie miałem tego problemu, a tu właśnie był taki problem i może to być tym spowodowane, ale to wszystko się okaże w polu. Za chwilę zobaczymy. O, te plewy wszystkie niech tam idą, nie będę tu na podwórku śmiecił. Za chwilę będą jakoś miotły, to jeszcze wmiotę tu. O. Ale przyjeżdżałem dzisiaj przez pole, powiem wam, jestem załamany. Nie wiem, na ile pomoże to wymiana tej kosy, bo widzicie te stalki, jak są wyrobione. Jest normalnie... No, źle jest, ale... Na pewno coś to pomoże, a w przyszłym roku fajnie by było cały komplet tych stalek wszystkie powymieniać. Wtedy powinno to już naprawdę grać, a teraz będziemy wsuwać tą kosę. Tu wszystko wyczyszczone. O. Wszystka słoma w środku. Tak to kombajn przemieli i powinno być git. Kosa na swoim miejscu. Teraz jeszcze muszę przesmarować główki. I odpalimy, zobaczymy, co to zrobi. I będzie można, aha, jeszcze zatankować. I będzie można jechać w pole. Ale powinien być git. Traktor stoi, światła się palą. Wiecie, o co chodzi? Tutaj? Nie, licha opona. Sami powiedzcie. 5 ton to waży? O, waży tyle. O. Instrybutor. Nie w instrybutor. To jest kaszubski instrybutor. To jest instrybutor pakiet mini. O, ciach. Tu jest zajebiście tankuje. Jak kiedyś w takim bizonie tankowałem flaszki. To była katastrofa. Trzymałeś? On stop napięty. A tu ty Adam, męskich nie było koszulek? Nie. Będzie full? Na miarce? Ile jest na miarce? Połowa. Ua. I idzie do góry. Tutaj. No dawaj, dawaj. Nie chcę lecieć. O, co ty? Full na pewno nie będzie. Nie, dobra, połowa mi, 2/3. Tutaj projekcik zimowy, jesienny, wiecie sami. Tam co? Też zimowy, jesienny, nie?
projekciki twoje. No projekciki. Jeden z większych. Ty, a sieczkarnia ci działa? No przyjechałeś przez pole. No ale tam takie zboże było, że tam kostki było widać. No to było potężne zboże. Potężnego warmianina. Nie, potężnego kaszuba. O. O, ile jest? No. Wow, zobacz. No tam. No, tu jest, o. 3/4, no. Kurde, mogę cały rok jeździć. No ale co ty, tam by jeszcze kana weszła. No weszła, bo ja muszę do traktorów jeszcze nalać. Masz jeszcze jedną bańkę? Ta będzie do traktorów. No. Ty, a prawie ci się świeci, a lewe nie. O, patrz w mordę. To jest zasięziałe. Te z tyłu też będę zmienić. Tutaj, tegoroczna gaśnica. No kurde, trochę obsrana, ale jest. Ale wiem, że jest. BHP first. Palimy? Szmaciarza? Jo, weź odpalimy, zobaczymy jak ta kosa chodzi, bo teraz trzeba zobaczyć, czy to w ogóle trybnie. Ty weź sobie twoją Nokia 3310. Daj spokój ten kalkulator. No. No, dawaj. Czekaj ją.
dobrze się sprawuje. Tu gdzie było trochę, o, trochę ładniejsze żyto, tu gdzie było więcej nawozu, wszystko powypalane. No i zobaczymy teraz, jak tutaj ta maszyna się sprawuje. Kłosy puste, a tutaj z tyłu czy coś zostawia? Ale wszystko ładnie wymucone. O, tu o, położony, ale zobaczcie jakie pękate kłosy. Piękne. I to są te kłosy, co leżały, ale z tyłu dosłownie nie ma nic. Czyli chyba dobrze się sprawuje ten kombajnik. To by było piękne zboże, gdyby napadał deszcz. Proszę jakoś tam wejść. O, to tu. O kurde, widzicie, pełno jakichś patyków, ale coś tu się sypie. Dobra, objedziemy, wtedy zobaczymy co dalej. Chyba ziemia zawsze jest nad lasem. Thank you.
tu się napchało? A co trzeba tu wyczyścić, bo zaraz to się będzie grzało i może stać się kuku, tak zwany pożar. Ale słoma, wam powiem, złota jest. Tam, gdzie właśnie susza nie upaliła. O kurde, mój młotek. Wow. Znalazłem. Haha. Znalazłem mój młotek. No i więc teraz tak. Tam, gdzie susza nie upaliła tego, to jest zboże całkiem fajne, gdzie było dużo, dość dużo nawozu. A gdzie susza była, tam jest bieda z dędzą. No ale i tak bardzo fajnie. Jest to odmiana Igor. Już parę razy to wspominałem. I będę chciał teraz na jesień tą samą odmianę zasiać. Ale wszędzie, dosłownie wszędzie, na każdym moim polu dobrze przygotować, zasilić jesienią i przede wszystkim w terminie zasiać. Żeby było wszystko zasiane w terminie. I teraz, gdy to wszystko dopilnuję tak od A do Z, bo ten rok był też taki, jakby to powiedzieć, nie tak jakbym chciał, bo no ta budowa, to wszystko i te terminy też się rozjeżdżały. I teraz, gdy już mam ten dom wybudowany, to myślę, że będzie teraz czas, aby to wszystko dopilnować i żeby było wszystko jak się należy. A ja teraz wracam do kombajnu. Jeszcze tutaj rzucę okiem. Ale ładnie. Ładna ta słoma. Ale zobaczcie, tu są, wszystko jest przez zwierzynę postratowane. Tu, gdzie było trochę lepsze zboże, wszystko się wyłożyło. Ale mam nadzieję, że finalnie będzie ok i będzie git. Dużo też ludzi się pytało, czemu tam tą słomę rąbałem, a tej słomy tam praktycznie w ogóle nie było, więc nie było sensu jej w ogóle zbierać. Tą słomę już będzie zbierał Wojtek. I na przykład też trochę ludzi było takich, czemu na przykład nie zostawiam tej słomy. Ja mam ogólnie lepszy układ z Wojtkiem takim, że on zbiera tą słomę, a w zamian ja biorę obornik i wszyscy są zadowoleni. Także tyle słów ode mnie. A jedziemy teraz dalej i będę miał teraz o dwa młotki. Ciao. Ale w kabinie to jest przyjemnie. No i jedziemy. No. Robić, bo nikt zaraz
powoduje. Jezus, co tu jest, zobaczcie. Co tu się dzieje? Jakieś mrówki latające. Dobra, idę to wyczyścić, bo... Ale się teraz zastanawiam, czy to nie powinno być na odwrót, że to tu, to tu. Może to zmienię? Kurde, bo nie daje mi to spokoju, no cholera jasna by to wzięła. Kurde, całe nawinięte wszystko. Ale słoma suchutka, już na pół zginita. To tam. To już wciągnie. Dobra. Za chwilę to przemienię. Powinno być git chyba. O, ła! Dostałem! Ła! Dobra, dobra. Zobaczmy, co tu jest. O kurde. Całkiem ładnie. Całkiem spoko. Jeszcze raz objadę, zobaczę i wtedy może trochę wiatru jeszcze dam. Wtedy powinno być git. O. No i jest dupa. O, zaraz wam pokażę, co jest. O.
chwilę pasek spada. Ten pasek jest do wymiany. Katastrofa, co chwilę. I raz go zagotowałem, ciekawe co się stanie. Makabra. Ten też trzeba wymienić. Ogólnie miałem wzięty nowy, ale nie pasował. A teraz oba wylatują w trybie natychmiastowym. Wszystko sztywne. A pasek tańczy jak chce. Ale on jest tyle wypracowany już. I dlatego to tak wszystko się dzieje. Tak, to jest jak człowiek nie wymieni i myśli, że będzie dobrze. Gówno będzie dobrze. No. Cały człowiek upocony, bo lata jak idiota. Co włączę, to zaraz hop i nie ma paska, nie? Chcę tutaj spróbować jeszcze to jakoś naciągnąć, ale nie wiem, czy będę miał jakąśkolwiek możliwość. Bo tu widzę, że wszystko jest na maksa podciągnięte i będzie dupa. Jakąś rolkę by tu z drewna zrobił. No nie wiem, pończochę by założył, jakby można było. Ale to też nie da rady. Widzicie, prawie pełen zbiornik. Byłby pewnie, po dwóch okrążeniach byłby pełen zbiornik, a tak dupa. Jakoś będę musiał zjechać do domu. Boże święty, z paskiem. A mi już przyjęczynił, raz padł. Myślę, kurde, no, coś nie halo. No, ale trzeba będzie to wymienić. I potem powinno być ok. No i zjeżdżam do domu, kurde. Co chwilę pasek spada, zobaczcie, o. A nie wiem, czemu się pali kontrolka ładowania, skoro ładowanie jest, bo jak dodam gazu, to się zapali kontrolka i ładuje. Nie wiem, może to ogarnę, bo tak mnie to irytuje, że nie pytajcie. A teraz chcę wam coś pokazać dla tych wszystkich, co mówili, że po to ci halogeny. Widzicie? No, tylko jeszcze bezpiecznik jakiś do końca nie styka. Jest pięknie, jest Bejlando. Ten zapalę, ten nie. Ten tu właśnie nic nie daje. O, widzicie? Zapalam, a tu praktycznie nic. Tyle co nic. Ale te halogeny robią robotę. Pięknie jest. Tak więc ja jadę do domu i jutro zobaczymy do tego paska. Może będę miał pasek, może nie. Fajnie by było, gdyby był. A jak nie, no to trudno. Półtora okrążenia zrobione, a w zbiorniku jakieś 2/3 ziarna, także myślę, że nieźle. No i mamy winowajcy całego zamieszania. Jest to oto ten pasek. A zobaczcie, co zostało z klina. Dosłownie nic. O, został on podjechany jednostronnie. On już ma swoje lata za sobą, teraz muszę taki kupić, albo troszkę krótszy, bo teraz się zmieniło trochę położenie tego wentylatora. A będę chciał to jeszcze trochę bardziej napiąć, bo chcę, żeby o, te rolki gdzieś mniej więcej tutaj były, tu jedna i tutaj druga, a prędzej była jedna tu, druga tu. Był bardzo duży taki kąt natarcia, a gdy one będą bliżej siebie, te rolki, powinno to bardziej ściskać ten pasek na koła. Powinny być bardziej, te koła będą bardziej oplecione i nie powinno już takie zjawisko występować. Od razu wymienię ten pasek od alternatora, bo on jest, o, też sfatygowanego czeka na to, żeby pęknąć. Od razu te dwa paski wjeżdżają nowe i powinno już wtedy być bezproblemowo. U nas było wczoraj w nocy, czyli dziś w nocy spadł deszcz, tylko jeszcze nie wiem ile. Idę zobaczyć do deszczomierza, że za chwilę będę wiedział. No i jesteśmy przy deszczomierzu. No, dużo nie spadło. Spadło jakieś raz, dwa, trzy litry. Trzy litry wody spadły. O. A wczoraj tu wylewałem, to było pełno. Nawet już nie sprawdzałem, ile spadło deszczu, ale było pełno. Było, o, dotąd gdzieś tutaj. Było tyle deszczu. A dzisiaj spadły 3 litry. Także widzicie. Dzisiaj już po koszeniu. No i awaria usunięta, pasek wymieniany, naciągnięty, o, jest ładnie naciągnięty, tak jak być powinno, ale od razu wleciała tutaj ta nowa rolka. Ona, widzicie, tu ta rolka, a ta,
ma zupełnie inną konstrukcję. To jest co prawda blaszana rolka z dwóch kawałków blachy, ale ona ma jakby to powiedzieć to wywinięcie dookoła, gdzie to powinno lepiej trzymać ten pas, jak on powinien tutaj ładniej. Nie powinno go wtedy ścinać, ale widzieliście jak tam był ścięty. Ta tutaj w miarę fajnie trzyma. Tu jest ogólnie leciutko, jakby tak jakby trochę go naciągało, ale powinno być ok. Tutaj jeszcze gorzej jest, o widzicie tą stronę? O, i to jest tak już wypośrodkowany taki złoty środek kompromis, że ta strona i ta strona jest mniej więcej tak samo obciążona, że z obu stron powinno być te siły się równoważyć, dzięki czemu nie powinien ten pasek ulegać zniszczeniu. A na tą chwilę już będę się z wami żegnał. Także widzicie, drobne awarie, ale są, ale taki, dzięki takim właśnie oto szybkim akcjom jest to wszystko już przygotowane, moim zdaniem już jak się należy. Teraz nie powinno już się nic dziać. Także dziękuję wam za ten dzisiejszy odcinek i zapraszam już na następny. Także trzymajcie się, cześć.